królowa polskich rzek, można powiedzieć, i nadrzędny interes publiczny, jeśli chodzi o konieczność odbudowy tej drogi wodnej, czyli nawiązania do tej świetności z przeszłości. Są dokumenty, ekspertyzy, które wskazują na to, że użeglugowienie Wisły spowoduje do 2030 roku wzrost przewozu ładunków i pasażerów średnio o 40% i że przybędzie ponad 12 tysięcy nowych miejsc pracy, czyli to jest też ożywienie ruchu turystycznego, agroturystycznego, więc można powiedzieć krótko, sprawa bardzo ważna nie tylko dla regionu pomorskiego, ale całego kraju. My tymczasem w Polsce inwestujemy w ogóle w drogi śródlądowe około 1,5 miliarda. Teraz się mówi o dodatkowych 4 miliardach złotych. To pokazuje, jaka jest skala i waga. A Unia Europejska wskazuje na to, że zrównoważony rozwój jest najważniejszy, czyli oczywiście nie powinniśmy zapominać o transporcie drogowym i kolejowym, ale śródlądowy jest równie ważny i powinny być te proporcje po 30% na każdą z tych gałęzi.